10 porwanych celebrytów. Lautaro Valanti, argentyński piłkarz, grający na co dzień w Atletico Lanus. Historia ta wydarzyła się na początku 2020 roku. Porywacze żądali 5000 dolarów i 3000 pesos. Tylko po otrzymaniu takiej kwoty byli gotowi wypuścić piłkarza. Do samego porwania doszło z samego rana. Pieniądze porywacze rzeczywiście otrzymali, bo przekazali je właściciele klubu. Po przelaniu określonej sumy policja otrzymała zdawkowe informacje dotyczące miejsca, w którym przebywa piłkarz. Po kilku godzinach poszukiwań funkcjonariusze odnaleźli gracza. Na tym dzień 21-latka się jednak nie skończył. Szefowie klubu zdecydowali, że po opłaceniu okupu mają prawo oczekiwać od piłkarza występu w wieczornym meczu. Ten spełnił ich oczekiwania, rozegrał 90 minut w starciu ligowym. Zagrał jednak przeciętnie i otrzymał żółtą kartkę. Jego drużyna przegrała 2 do 0. Russell Crowe, australijski aktor filmowy nowozelandzkiego pochodzenia. Na początku XXI wieku, po występie w Gladiatorze, australijski aktor był na szczycie. Interesowali się nim nie tylko fani, ale również Al-Qaida. Islamscy terroryści planowali porwać Russella tuż przed galą wręczenia Oscarów, na której miał odebrać statuatkę za rolę Maximusa. Nie jest do końca jasne, co chcieli osiągnąć porywacze najprawdopodobniej chodziło o zakłócenie święta zachodniego kina lub wymuszenie czegoś na rządzie amerykańskim. Na całe szczęście informacja o zamiarach al została przechwycona przez FBI, a przez następne dwa lata Kraut znajdował się pod opieką i nadzorem służb specjalnych. Steven Spielberg, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy odznaczony medalem wolności, stworzył naprawdę wiele wybitnych dzieł i jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów wszechczasów. Otóż w 1997 roku niejaki Jonathan Norman ogłosił, że został zgwałcony przez Spielberga. W tym samym roku mężczyznę schwytano pod domem reżysera. W jego samochodzie odkryto zestaw noży, sznurów i szeroką taśmę do kneblowania. Znaleziono też naklejki z podobiznami dinozaurów z Parku Jurajskiego oraz kasetę VHS z filmem It. E Przestępca planował prowadzić Spielberga z jego domu, wywieźć i wielokrotnie zgwałcił. Po tym Spielberg popadł w małą fobię, bał się wychodzić z domu, a kiedy przestępca puścił mury więzienia, naprawdę żył w wielkim lęku. Jeremy London, amerykański aktor filmowy, telewizyjny, reżyser, scenarzysta i kaskader. Znany jest z takich filmów jak Szczury ze supermarketu czy Podróż do wnętrza ziemi. Do porwania doszło w 2010 roku. Grubka mężczyzn, która pomagała Landonowi przy zmienianiu opony, wpadła na dziwaczny plan. Zmusili go do wspólnej przejażdżki samochodem, podczas której siłą podawali mu metamfitaminę. Po kilku godzinach przetrzymywania porywacze zostawili nieprzytomnego aktora na odludziu, odjeżdżając jego autem. Początkowo nikt nie wierzył w opowieść Londona. Mężczyzna miał w przeszłości problemy z narkotykami i podejrzewano, że sam się naćpał. Rodzina i znajomi byli więc przekonani, że opowieść aktora to po prostu bardzo dziwna przykrywka. samo to udało się jednak namierzyć a zła pan złodziej szybko przyznał się do winy i wsypał pozostałych wspólników Benedict Cumberbatch brytyjski aktor filmowy telewizyjny i teatralny oraz producent znany przede wszystkim z filmów Marvela oraz serialu Sherlock Otóż historia jego porwania jest jedną z najsłynniejszych, jeśli chodzi o celebrytów. Do zajścia doszło w 2004 roku na terenie RPA, kiedy początkujący jeszcze, aktor, wracał z kursu nurkowania. Wtedy to złapał gumę, zaś po chwili obok niego pojawiła się szóstka uzbrojonych mężczyzn. Aktora związano jego własnymi sznurówkami, a następnie okradziono ze wszystkiego, co przy sobie miał i został wepchnięty do bagażnika. W czasie jazdy Caberbatch zorientował się, że przestępcy planują zabić uprowadzonych. Chciał rozmontować od wewnątrz żarówkę w samochodzie, aby zgasła lampka i samochód został zatrzymany przez policję, ale stwierdził, że nikt RPA nie zatrzyma pędzącego samochodu pełnego mężczyzn. Jak uciekł? Otóż ponoć przekonał porywaczy. W jaki sposób? Tego nie wiem, ale myślę, że miał naprawdę mocne argumenty. Jessica Alba, amerykańska aktorka, modelka, zdobyła m.in. nominację do złotego globu za rolę w serialu Cień Anioła. Otóż Jessica Alba miała dość przykrą przygodę. Na początku swojej kariery miała otóż psychofana, który na początku wydzwaniał do niej w różnych porach, wkrótce jednak przeszedł do czynów. Dziewczyna zaginęła, poszukiwania jej trwały 14 godzin. W końcu odnaleziono ją w pobliskim lasku, zamkniętą w wyporzuconym samochodzie. Była związana i zakneblowana. Niestety, relacja Jessica okazała się niewystarczająca do złapania sprawcy, a po pewnym czasie z niejasnych przyczyn odmówiła dalszego składania zeznań. Niektórzy sugerowali nawet, że do porwania nigdy nie doszło i całe zdarzenie było tylko głupim wybrykiem. John En Koreańska aktorka pochodząca z Korei Południowej. Porwana w 1977 roku. Właśnie w tym roku, podczas przestoju w karierze, otrzymała od biznesmena z Hongkongu propozycję utworzenia spółki filmowej, która miała przywrócić jej popularność. Aktorka pojechała na spotkanie na jedną z wysp w pobliżu Hongkongu. Aktorka wraz z towarzyszącym jej mężczyzną wysiedli w Rebel's Bay. Tam przy łodziach motorowych na parę czekała kilkuosobowa grupa ludzi. Aktorce podano środki na senne i wniesiono na statek. Po przebudzeniu kobieta zauważyła, że znajduje się w kabinie kapitana, a nad jej głową wisi portret Kim Ir sena Po przewiezieniu jej do Pjongjangu w Korei Północnej trafiła do luksusowej strzeżonej willi. W tym samym czasie jej były mąż pojechał jej szukać do Hongkongu, gdzie został zaatakowany i porwany również do Korei Północnej. Mężczyzna odmówił współpracy, za co trafił do obozu pracy. To go złamało i postanowił ustąpić i zamieszkał z byłą żoną. Inicjatorem porwań był Kim Jong-il, który chciał stworzyć przemysł filmowy w Korei Północnej. Po ośmiu latach pobytu w Korei Północnej aktorka i były mąż uzyskali zgodę na wyjazd do Wiednia. Po trafieniu do miasta uciekli do ambasady Stanów Zjednoczonych. Tam przez pewien czas była przesłuchiwana z byłym mężem przez CIA. Do śmierci mieszkała w Seulu. Zaakceptowała fakt, że była ofiarą Kim Jong-ila, choć długo przepraszała go za ucieczkę. która północna do dzisiaj nie przyznała się do porwania aktorki i reżysera. George Clooney, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, światową sławę uzyskał w latach 90 dzięki roli doktora Douglasa Ross'a w kultowym serialu medycznym Ostry Dyżur. Laureat Oscara i Złotego Globu za rolę Boba w dramacie Syriana. Zdobył ponownie Złoty Glob dla najlepszego aktora w filmie komediowym za rolę Everetta w przygodowej komedii kryminalnej Braci Cohen, Bracie Gdzie Jesteś. Otóż George Clooney w 2007 roku kręcił w Darfurze dokument poświęcony wojennym zniszczeniom w Sudanie. Wojnę poznał jednak nie tylko jako reporter i obserwator. Namiastkę piekła odczuł na własnej skórze, kiedy to wraz z ekipą został otoczony przez grupkę dzieciaków uzbrojonych w karabiny maszynowe AK. Zdaniem aktora większość agresorów wyglądała na nie więcej niż 12 lat. Podczas gdy część dzieci trzymała ekipę filmowców na muszce, reszta zajmowała się plądrowaniem planu i kradzieżą wszystkiego, co tylko uznali za cenne. Sytuacja trwała kilkanaście godzin, przetrzymywana ekipa dokumentalistów nie wiedziała, jaki będzie następny ruch porywaczy. Na szczęście młodociany gang był usatysfakcjonowany łupami i puścił filmowców wolno. Na drugim miejscu polski akcent Adrianna Biedrzyńska, czyli polska aktorka teatralna i również filmowa, znana z białostockiego teatru dramatycznego. Jeśli chodzi o ekran, o, możecie ją znać m.in. z Dekalogu 4. W 2006 roku Andrzej G zwabił kobietę do swojego domku letniskowego. Biedrzyńska przyjechała do niego w odpowiedzi na zaproszenie do jury konkursu recytatorskiego. Oczywiście, żadnego konkursu nie było. Psychowan zamknął swoją ukochaną w chatce, gdzie wyznał jej miłość i przekonywał do wspólnego życia. Wprowadzenie aktorki miało być dla niego prezentem na 50 urodziny. Na szczęście, Biedrzyńskie udało się wydostać z domku już po 7 godzinach więzienia i zgłosić całą sprawę na policję, a G. nie zdążył wyrządzić jej żadnej szkody. Menakisz par, bollywoodzka aktorka. Może nie jest najsłynniejszą gwiazdą na tej liście, ale jej historia zdecydowanie jest najciekawsza. W kwietniu 2012 roku podczas kręcenia jednego z filmów została porwana przez swoich kolegów z planu. Cała trójka poznała się na filmowym planie. Menakish była gwiazdą tej produkcji jej porywacze grali w niej drugoplanowe role aktorka została porwana poprzez zwabienie jej na spacer na odludziu niedaleko granicy Indii i Nepalu po porwaniu dziewczyny, aktorzy bandyci zażądali okupu od rodziny ofiary 1,5 miliona rupii i zagrozili, że w przeciwnym razie zmuszą dziewczynę do udziału w filmie pornograficznym. Na początek dostali 60 tysięcy rupii, czyli około 3,5 tysiąca złotych. Wyczyścili też konto aktorki, gdyż mieli jej kartę. Koledzy początkowo porwali ją dla okupu, jednak potem, w obawie by ich nie wydała, udusili ją, ścięli jej głowę i poćwiartowali jej ciało. Większość wrzucili do pobliskiego zbiornika wodnego, głowę wsadzili do reklamówki i pozbyli się jej na autostradzie. Wyrzucili ją z autobusu jadącego do Bombaju. Wpadli, gdyż użyli karty SIM, którą wyciągnęli z telefonu kobiety. Przyznali się do zbrodni i czekają teraz na proces. Według ich zeznań, zbrodnia, której dokonali została skopiowana z horroru 404, w którym ta par zadebiutowała. Czy aktualnie otrzymali wyroki? Niestety nie znalazłem tej informacji, jednakże przyznajcie, historia całkiem nietypowa. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!